Cześć, witajcie, jestem Dominik. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na wasze pytania, które mogliście zadać na moim Instagramie. Link do mojego Instagrama jest w opisie, także jeśli będą w przyszłości jeszcze jakieś Q&A, czy po prostu takie pytania, no to tam właśnie możecie je zadawać. A mam przygotowanych 10 pytań, także myślę, że bez zbędnego przedłużania przejdziemy do pierwszego. Ja mam je tutaj sobie zapisałem w notatniku. Zaczynamy od pierwszego pytania, które brzmi: pracowałeś na tablecie graficznym? Tak, miałem swoją przygodę, jeśli chodzi o tablet graficzny. Niestety po prostu z niego zrezygnowałem. Nie podobała mi się taka forma pracy. To znaczy, no nie czułem się komfortowo rysując na nim i widząc to, że to rysuję na komputerze. Potem wróciłem do mojego notesu, w sensie wróciłem do szkiców, takich prawdziwych. Następnie znowu przesiadłem się na tablet, znowu dałem mu szansę i znowu niestety zakończyło się to po prostu porażką. Wróciłem znowu do szkiców, także no miałem dość, powiedzmy, dwie szanse tam. Jeszcze myślę nad jedną, żeby się przełamać, bo podoba mi się w tablecie graficznym to, że komfort pracy jest na tyle spoko, że popełnimy błąd podczas jakiegoś szkicu, który jest na przykład bardziej rozbudowany, to my tak naprawdę nie musimy tego rysować na nowo, tylko sobie cofniemy Ctrl Z i jesteśmy jakby w domu. I to mi się bardzo właśnie podoba, jeśli chodzi o pracę na tablecie graficznym, dlatego myślę, żeby dać po prostu jeszcze jedną szansę. Następne pytanie. Dopada ci czasem spadek kreatywności? Oczywiście, czasami jest tak, że projekt, który na przykład stworzyłem, wydaje mi się bardzo oryginalny, bardzo fajny, bardzo dobry, a niestety po wejściu na Dribbla czy na jakiegoś Pinteresta okazuje się, że już wiele osób przede mną wpadło na ten sam pomysł. O ile gdzieś, no, ciężko jest już być w tych czasach, powiedzmy, w jakimś stopniu bardzo oryginalnym, bo jednak już dużo rzeczy zostało wyeksploatowanych, to no jednak często się zdarzało tak, że bardzo często ten pomysł, na który ja wpadłem, był bardzo często powielany. Więc jak najbardziej się zdarza. Następne pytanie jest jakby kontynuacją tego drugiego, czyli jak sobie z tym radzisz? Staram się, generalnie mam dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest, jeśli załóżmy mam po prostu mniej zleceń, mam okres, gdzie tych zleceń nie ma dużo, no to po prostu staram się sobie odejść od tego. Obecnie już na przykład nie gram w gry, bo dlatego uważam, że gry strasznie zabijają u mnie kreatywność, to znaczy jak zaczynam grać w jakieś gry, no to potem już te gry stają się dla mnie priorytetem. Więc w tym czasie wolnym, gdzie tej kreatywności, powiedzmy, no nie mogę na nią wpaść, to nie gram w gry, tylko robię po prostu coś innego, na przykład bawię się w fotografię, oglądam chociażby jakiś serial na Netflixie, coś co nie wciągnie mnie tak jak te gry, a jednak pozwoli mi się odciąć od tego projektowania. Drugi sposób jest to nic innego jak po prostu cały czas próbowanie przełamania tej blokady jakby. Czyli nie odchodzę od projektowania, cały czas to katuję, a w końcu przełamię tą taką barierę, no i to mi pozwoli po prostu na stworzenie nowych, kreatywnych, dobrych projektów. Także to są moje dwie sposoby. Nie ma jakby zależności, kiedy wykorzystuję który. Po prostu jak mi się żywnie podoba. Okej, następne pytanie. Czy miałeś kiedyś chwilę zwątpienia w swoje umiejętności graficzne? Oczywiście, że tak. Powiem szczerze, że nawet w ostatnim czasie miałem to dość często. W sensie może nie tyle takie poważne zwątpienie, że nie wiem, zamknąłem się w sobie, tylko miałem takie refleksje. To jak najbardziej się tutaj muszę potwierdzić jakby odpowiedź na to pytanie, no bo miałem takie myśli, że może nie jestem wystarczająco dobry, może ktoś jest lepszy ode mnie, może kurde, ja w ogóle nic nie osiągnę w tym projektowaniu. Miałem takie myśli, chyba każdy takie ma, wydaje mi się, że jeśli ktoś ma normalny, powiedzmy, nie jest jakoś, powiedzmy, nie ma ego wysokiego, to wydaje mi się, że każdy takie myśli miał. No, wydaje mi się, że to jest całkiem normalne. Bo ja ogólnie wam powiem, że chciałbym się zapisać, jakby może nie w kartach historii Polski, jeśli chodzi o projektowanie identyfikacji, bo wątpię, że komukolwiek się uda to zrobić tak, jak na przykład zrobił to chociażby Karol Śliwka, więc no ale chciałbym po prostu coś osiągnąć więcej niż mieć własną działalność graficzną. Czy pingwiny mają kolana? Czy studiowałeś coś związanego z grafiką? Czy jesteś samoukiem? Nie, ja nic nie studiowałem, w ogóle porzuciłem jakby edukację taką, powiedzmy, szkolną, bo edukacji nie porzuciłem, tylko porzuciłem edukację szkolną, którą osobiście uważam, jest na bardzo niskim poziomie, jeśli chodzi o jakiekolwiek nauczanie. Uważam, że ona prędzej wprowadzi cię do problemów psychicznych niż jakiegokolwiek edukowania, dlatego że ona po prostu uważam, no, tak jak wspomniałem przed chwilą, na tragicznym poziomie, porównując na przykład do krajów zagranicznych, na przykład do Skandynawii, czy chociażby do Stanów Zjednoczonych, to uważam, że jest to bardzo, bardzo niski poziom. Nauczyciele uważam, są pozbawieni jakiegokolwiek życia, entuzjazmu, przychodzą tam, bo po prostu muszą. Więc uważam, że jest to słaba edukacja. Nie wiem, jak jest na studiach, więc tutaj mówię tylko o edukacji na poziomie, powiedzmy, technikum. No i tak, jestem samoukiem, wszystkiego, czego się nauczyłem, to za pomocą internetu.
Także tak to u mnie wyglądałoby przynajmniej. O, to jest fajne pytanie. Twój ulubiony projekt logo, nie swojego portfolio. Okej, okay, moim ulubionym chyba takim projektem logo, który mi zapadł w pamięć. Wydaje mi się, że śmiało mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Polskę. Wydaje mi się, że jest to Bank PKO. Wydaje mi się, że to jest najlepsze logo, jeśli chodzi o taki rynek polski. Jeśli chodzi o zagraniczny, światowy, to ciężko mi stwierdzić, bo bardzo dużo tego jest. W sensie bardzo dużo tych projektów jest. I bardzo, bardzo... No tak myślę sobie, no najbardziej chyba mi się zagranicznych logo podoba, nie przychodzi mi teraz żaden do głowy. No, w tym momencie chyba żaden mi nie przychodzi do głowy, takie naprawdę, które mi się bardzo by podobało. Lubię Volkswagena, bardzo mi się podoba to nowe logo Volkswagena, które zostało teraz, jakby no rebranding przeszedł Volkswagen, bardzo mi się to podoba. Wielu ludziom się to nie podoba, ale mi na przykład się bardzo podoba. Podoba mi się logo Nintendo, no dużo jest projektów, w Polsce to na pewno PKO, a jeśli chodzi o zagraniczne, to tego jest naprawdę bardzo dużo, więc no nie wymienię tego wszystkiego, jakby no musiałbym tego dużo bardzo wymieniać. Najgorszy klient. Tutaj nie wiem, czy o sobie chodziło o najgorszego klienta, jakiego miałem, czy ogólnie o taki charakter tego najgorszego klienta, więc odpowiem po prostu na to tak ogólnikowo. Moim takim najgorszym klientem, jakiego miałem, jakiego podejrzewam jeszcze nieraz będę miał, to jest taki klient, który do mnie przychodzi z prośbą o stworzenie czegoś, co będzie działało, czegoś, co będzie dobre dla jego firmy, po czym po prostu on przejmuje pałeczki i on sam to tworzy, a ja tylko jestem osobą sterującą jakby tym robotem, czyli odpowiednikiem, programem. Więc no to jest chyba taki najgorszy klient, po prostu zabija to kreatywność projektanta i on nie może się wtedy wykazać i tak naprawdę wtedy ten projekt jest tak naprawdę, ja tylko go wykonuję, a on jest jego, jakby to powiedzieć, autorem. Z jakiego projektu jesteś najbardziej dumny? Wydaje mi się, że takim projektem, z którego zawsze będę najbardziej dumny, nieważne jakie projekty czekają mnie w przyszłości, to zawsze będą to jednak chyba projekt dla Skalmierzec, dlatego że no to oni mi jakby może zaufali, no wykazali się wielkim, uważam, zaufaniem, więc nieważne jakie projekty mnie czekają w przyszłości, zawsze jakby taki sentyment będę czuł dla projektu, jeśli chodzi o Skalmierzece, a tak ogólnie to uważam, że nie ma takiego projektu w moim portfolio, z którego jestem niezadowolony. No chyba, że tak jak mówię, to był taki przykład, że klient wziął pałeczkę i on projektował, ale ja osobiście uważam na takich klientów i staram się takich nie brać, więc aktualnie w portfolio mam wszystkie projekty takie gdzieś, które są w 100%, jestem w 100% z nich zadowolony, no bo po prostu uważam, jakiego klienta biorę po prostu pod przysłowiowe skrzydła. Okej, okay, ostatnie pytanko, to już 10. Co cię denerwuje w projektowaniu identyfikacji i logo? W zasadzie to nic, sprawia mi to ogromną przyjemność, takie, nie wiem jak to odpowiedzieć na to pytanie, bo nic mnie nie denerwuje, więc odpowiem może po prostu, co mnie denerwuje w publikacji takich projektów. Wydaje mi się, że denerwuje mnie to, że ludzie oceniają to, co ja robię przez pryzmat samego wyglądu, to znaczy nie biorą pod uwagę, że ja pracując nad takim projektem, opracowuję wraz z klientem pewien, jakby taką strategię, bym powiedział, że ten projekt, który ja zaprojektowałem, on nie ma trafiać do każdego, tylko ma trafiać przede wszystkim do grupy odbiorców. Oczywiście, inaczej, może źle powiedziałem, ma być rozpoznawalny przez, powiedzmy tam w miarę, przez każdą osobę, tak, jestem pewien, przez każdą osobę, ale przede wszystkim ma trafiać, powiedzmy, w gusta tych klientów marki, czyli na przykład załóżmy, że jest to marka piwa, jest to piwo kraftowe, będzie to takie piwo, powiedzmy, gdzieś tam tworzone przez, załóżmy, jakieś tam braci, będzie to piwo, nie wiem, czy powiedziałem, kraftowe, logo będzie reprezentowało taki zniszczony, stary, grunge'owy styl, no to wiadomo, że to logo nie przypadnie do gust gdzieś tam, powiedzmy, kobiet, mam, dzieci, powiedzmy, po 40, no i one by często krytykowały moje projekty gdzieś właśnie na Facebooku, no bo im się to nie podoba i no to jest właśnie trochę według mnie słabe, że ludzie nie biorą pod uwagę czegoś takiego, że jest coś takiego jak brief i że logo to nie tylko ładny wygląd. Okej, okay, to chyba będzie wszystko, mam już tutaj wszystkie pytania, na wszystkie odpowiedziałem. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu, ja was zapraszam na Instagrama, tam właśnie często pojawiają się takie inicjatywy, że wrzucam post i możecie mi tam zadawać pytania, także jeśli was coś nurtuje, jeśli chcecie coś wiedzieć na temat mnie, czy ogólnie projektowania, to jeśli będę wiedział, to po prostu wam na to pytanie odpowiem. Także dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i ja się z wami żegnam. Cześć!